Dzień dobry kochani, witajcie. Szumo z tej strony. Witam w kolejnym materiale. W kolejnym vlogu. Nie lubię tego określenia, co prawda, vlogu. Bo tak się jakoś dziwnie przyjęło vlogu. Dobra, ale niech będzie. Jest jak jest. Jesteśmy w BMW X1. Słuchajcie. I teraz pokażę Wam, jak w BMW X1 i pewnie w innych BMW-kach, bo podłączałem ten system OBD-11, podłączałem również do kupety z 2017 roku, do czwórki model 4 i też mniej więcej podobne są historie, jeżeli chodzi o skanowanie, jeżeli chodzi o jakąś tam kodowanie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w grupie Waga tutaj, tak jak w poprzednich materiałach, było tak, że mogłem sobie powiedzmy tam kodować, zmieniać, adaptować i tak dalej. Miałem wszystko, że tak powiem, w systemie gratis. No bo generalnie ten sprzęt jest, jak gdyby widzicie tutaj nawet na tablecie, jest OBD-11 dla Waga i tu jest OBD-11 ogólny. No i sobie wejdziemy właśnie w niego teraz. I sobie zobaczymy, zaraz będę to wyłączone. I teraz sobie wejdziemy może tak w stronę najpierw obsługiwane pojazdy, może wejdźmy sobie tutaj, żebyśmy wiedzieli. No i teraz zobaczcie, że mamy tak na górze, tutaj Wam pokażę, może zbliżę trochę, bo tak naprawdę tutaj to nie będzie nam nic więcej potrzebne jak zasadniczo sam tablet. Może będzie widać tam coś, nie? I tutaj mamy tak, grupę Waga. On nam teraz wyświetli, co my tutaj mamy w grupie Waga. Nawet Arteona, 2020 rok i tak dalej. Także mamy tego tutaj od metra. Nawet stare samochody widać, mamy jakieś tam Golf D3, powiedzmy 91, 99 rok. Dobra, wejdziemy sobie teraz w Audi, grupę Audi. 80, 90, zobaczcie jakie stare samochody, tu są 9,80, 80 na 90, 80, setka nawet jest, zobaczcie, stare Audi setka. Kto tam kiedyś pamięta, jak setki wyglądały, to były tak komfortowe, super samochody. BMW, mamy tak, seria 1 i tak mamy dwójka, dwójka Grand Coupe, dwójka seria i tak dalej. Trzecia seria, czwarta seria. I tutaj miałem właśnie tą czwórkę Grand Coupe, a tu nawet nie wiem, powinienem mieć to powiedzmy w historii pojazdów, jak wejdziemy w garaż, to będzie to w historii. Będzie widać gdzie, co i jak, nie? Tutaj mamy tak grupę jeszcze Mini, grupę Toyoty, Forerunnery, różne inne tam i tak dalej. Mamy tego tutaj od Shorta, grupa Mini, no to już byliśmy przed chwilą, ale nie pokazałem Wam Clubman, tak, Cooper, Countryman, Peaceman Roadster, dobra, ok. Tu mamy Skodę, no Skoda to będzie tak samo jak Volkswagen, tego będzie sporo. Citygo, jakaś tam Enya, Fabia, Felicia, no nawet Felicję mamy, kurna, ciekawe czy Felicję ogarnie. 91 roku, tak mi nie bardzo chce się wierzyć, że Felicję z tego roku ogarnie, bo ona jeszcze nie miała złącza chyba OBD. Bo to po 2000 roku, że tak powiem, auta miały złącza OBD. No ale dobra, nieważne. Zobaczcie, mamy tak, Seata, mamy Cuprę. Seat jest razem z Cuprą. Bo jak wiecie, Cupra w tej chwili, na przykład tak jak tutaj mamy Formentor, tak, Cupra Born. To wszystko są nowe Cupry, ale to jest z gamy, z rodziny Seatów. Także tych Seatów mamy tutaj sporo. Mamy tak, Lamborghini mamy jeszcze, no ale Lamborghini, no to Aventadora możemy sobie przegarnąć, nie? Zobaczcie, Gallardo. Najbardziej to chyba mi się podobają Gallardo i Aventador, nie? Mamy Bentleya, mamy Lexusa. Lexus to jest tak samo jak i Toyota, nie? Mamy tutaj jeszcze Rolls-Royce'a, gdyby ktoś tam chciał, no to mamy Rolls-Royce'a, Fantoma. O. Jakby ktoś miał Fantoma, to możemy sobie go diagnozować i tutaj mamy wyszukać sobie model Albrands. Ale nas jak gdyby to, że tak powiem, nie interesuje. To tylko Wam chciałem właśnie pokazać, jakie auta OBD-11 obsługuje. Teraz tak, wyjdziemy sobie w ogóle stąd, nie? Cofniemy się. Właściwie to tu sobie to zamknę. Kochani, wejdziemy sobie na garaż.
W tej chwili mamy podłączoną BMW X1. Tutaj, jak widzicie, mam tą kupetę. BMW 4 seria. To jest z historii. No i teraz tak. Tak jak Volkswagena, tutaj robiłem Passata ostatnie filmy. Co widzieliście, kodowałem tam tego Line Assista i wykodowywałem go zresztą później. Wcześniej sobie robiłem Volkswagen Akady, to tak też ma takie testy był. Tutaj oczywiście krzyżykami możecie sobie pousuwać z tego garażu całą historię, tak? To co żeście tam powiedzmy mieli diagnozowane, to możecie sobie krzyżykiem pach i już go nie ma, nie? Natomiast ja tego nie będę na razie usuwał. Wejdźmy sobie w BMW X1. Zapon mamy tutaj włączony w aucie. No i tutaj mamy moduły sterujące. No i możemy sobie tutaj grzebać w tych naszych modułach. Parking i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zaraz zobaczymy, gdzie on tutaj ma kamery, dashboard, zestaw, tak? Multimedia, dia, drive. W ogóle to zrobimy mu oprogramowanie. Idziemy sobie stąd, zrobimy połącz. Wyszukuje mi teraz urządzenia. OBD11. Łączymy się. Wykrywa pojazd. OK. Pamiętajcie, żeby skanować przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku, bo kiedy system zacznie nam auto skanować, to i tak nam silnik wyłączy. Więc po co go męczyć, żeby sobie chodził i tak dalej. Lepiej to zrobić na wyłączonym silniku, wtedy tam się nam nic nie porobi niepotrzebnego, z czego byśmy nie chcieli. No i teraz stuknij, by rozpocząć. No to jedziemy. Zobaczcie, ile ma modułów. Zobaczcie, 24 moduły auto miało. I zobaczcie, jak szybko przeczytał wszystkie moduły. Widzieliście to, czy nie? Skanuj ponownie, przesuwamy w dół. Wyczyść, jedziemy do góry. Ale skanujemy jeszcze raz. Zobaczcie, 24 moduły. Zobaczcie, jak on to szybko wszystko skanuje. To jest, kurde, nawet niepojęte, że on to tak szybko robi. No i zobaczmy, co on tutaj ma za błąd. Interior. Opis. Specyficzny dla producenta. Mamy połączenie z Googlem. Możemy sobie to w Google poszukać. Pasywny poprzedni błąd. Czyli jak jest pasywny poprzedni błąd, to znaczy, że ten błąd w tej chwili nie występuje. Cofniemy się do tyłu. No i tu mamy przesuń, aby wyczyścić, no to robimy coś takiego i on czyści to w body. Tutaj mamy body, brak kodów usterek, błędy usunięte, ok. Nie wykryto usterek, cofniemy się, skanuj ponownie. No i dobra, nie ma błędów i teraz tak, wchodzimy w aplikację i tutaj mamy, słuchajcie, tak zwane kredyty. Powiem tak odnośnie tych kredytów właśnie, bo tak jak w grupie Volkswagena ja sobie mogłem wszystko robić tak, jak tam pasowało, jak chciałem. Czyli było wszystko gratis, natomiast tutaj, jeżeli chodzi już o Toyotę, jeżeli chodzi o BMW, o te różne inne marki, które są dostępne na tą aplikację, no niestety musimy się zaopatrzyć w tak zwane kredyty. No i słuchajcie, jak się zaopatrzymy już w te kredyty, to będziemy mogli sobie, że tak powiem, to wszystko poprzekodowywać. Start-stop. System start-stop. Cena aktywacji. Nie wiem, dziwne trochę, bo tu jest 50 kredytów. I tutaj wybierz opcję. Mamy 0 kredytów. Nie mam żadnych kredytów. Tu jest start-stop. Start-stop aktywny albo nieaktywny. No ale dobra, to teraz muszę uzupełnić konto o te kredyty i przeniesiemy się teraz na stronę, pokażę, jak uzupełnić kredyty właśnie do tego, że tak powiem, interesu, do tego naszego OBD11. Zaraz się przemieścimy i zobaczymy, co będzie się, jak to się odbywa wszystko, nie? Dobra, włączymy teraz mu zapłon, odpalimy aplikację. No i teraz zobaczymy, spróbuję, słuchajcie, w tej chwili
doładować konto, najpierw te kredyty. Strona główna jesteśmy, ale sobie wejdziemy, zobaczymy, czy ja tutaj mam powitanie, to. Dobra, tutaj sobie wejdziemy w internet. OBD11. Kochani, wchodzimy sobie na stronę www.obd11.com. Tak jak macie tutaj w tym wierszu na górze. Mam nadzieję, że tam będzie widać. Jeszcze to zbliżej, może bliżej, żebyście widzieli. O. Wchodzimy normalnie na stronę firmy OBD11. I teraz tutaj w tej zakładce mamy logowanie, mamy konto. I teraz tak, logujemy się. No i tutaj Szumo już jest zalogowany, więc możemy się stąd wycofać. Wchodzimy sobie w funkcję dashboard. I tutaj mamy jeszcze raz logowanie, wchodzimy w to. I mamy coś takiego jak redeem code. Widzicie to? O. Coś takiego nam się pokaże, tak? Czyli wejdziecie sobie w dashboard po zalogowaniu się swoim kontem, tak, mailowym na stronie OBD11. Jeżeli tam sobie konto utworzycie i tak dalej, będziecie mieli utworzone, to musicie tam się zalogować. Jak będziecie zalogowani, to wtedy wchodzicie w dashboard. Przy koszyku tutaj z boku jeszcze raz to pokażę. O. Wchodzimy na stronę www. O. Jesteśmy w tej chwili na stronie OBD11, jak widzicie. Tu koszyk mamy. Wchodzimy sobie, otwieramy zakładkę i tu mamy shop i tak dalej, to różne rzeczy, samochody, support, no blog, tak, możemy sobie tam z bloga poczytać, no, nie wiem, czy tam coś jest, czy nie zaglądałem, bo nie ma czasu na to. Natomiast jak wejdziemy sobie tutaj w konto, a kont było, tak, mamy login i mamy dashboard. Ponieważ jestem już zalogowany na tym systemie, wchodzimy w dashboard. On chce jeszcze raz się logować moim kontem, Szumo, i przechodzimy sobie, mamy redeem kodę, tak? Czyli tak samo u Was będzie ta sama sytuacja. Teraz musimy podać kod, czyli jak sobie kupicie, powiedzmy, te kredyty, tam ceny są podane, akurat AutoX Scan też ma te kredyty, więc można sobie tam wybrać 100, 200, 500, kto tam ile chce tych kredytów, że tak powiem, sobie zainstalować, żeby mieć na aplikacji, no to będzie miał tyle, ile sobie tam, powiedzmy, wykupi, nie? Zobaczymy, czy przyjdzie, przyjmie mi te kody. No i słuchajcie, mamy zatwierdzone 100 kredytów. Dim. Added to your account, tak? Dostałem teraz właśnie informację z od nich ze strony, że 100 kredytów wpłynęło na moje konto. Zamykamy. I sobie wyjdziemy stąd, tak? Tutaj jeszcze mamy waga. Jakąś mieliśmy powiadomienie na wagu. A, no też mnie powiadomił na stronie waga, bo to jest druga aplikacja, nie? Więc w tej drugiej aplikacji, zobaczcie, mamy już tutaj powiadomienie. Wyczyść. No jak to, kurczę, w Androidzie, tak? Wiecie, kto ma Androida, ma telefon, no to wie, jak to się obsługuje. Mamy powiadomienia, możemy te powiadomienia sobie włączyć, wyłączyć, kurde, cuda, wianki sobie zrobić i już, nie? Ale my wchodzimy sobie w tego OBD i Lewena, łączymy się. No on teraz wyszukuje urządzenia, oczywiście tam proponuje nam do, typowo do BMW. Jeszcze raz. Połącz. Ta aplikacja działa tylko z interfejsami i tak dalej, i tak dalej. Tam podaje, nie? To będzie
każdy z Was będzie mógł sobie tam film zatrzymać i zobaczyć, jaki interfejs, nie? Do BMW. No, ja mam tego OBD 11, tego Ultimate'a, więc czerwonego, więc no, zobaczymy, wykrywa nam pojazd. I zobaczcie tutaj na koncie, gdzie mamy te kredyty, widzicie? Tutaj w prawym górnym rogu pojawiło się u mnie na koncie 100 kredytów, że mam te 100 kredytów. W tej chwili on odczytuje nam moduły sterujące. Ja mu tam z historii usunąłem ten samochód. Zobaczymy, ile teraz pokaże nam kredytów. No i teraz mamy aplikację. No i tu mamy start, stop, 50 kredytów. I teraz mogę sobie za te 50 kredytów, słuchajcie, mogę wyłączyć ten system. Nie? O. Mamy start, stop aktywny, mamy wyłączony. No i teraz wyłączymy. I ciekawe, czy ten system będzie działał, czy nie. Aktywuj. Tworzymy kopię zapasową. No i teraz moduł. No i teraz mamy system aktywowany. Kredytów oczywiście nam zabrało. Wyłączymy sobie teraz system. Zamkniemy sobie, słuchajcie, auto, żeby nam się wszystko uspało. Dobra, słuchajcie, otworzyłem auto, znaczy, no siedząc tutaj, tak, oczywiście. Odpaliłem go. No i teraz zobaczymy. Systemu start, stop, że tak powiem, nie widać na desce. Dobra. Skanujemy auto. Zobaczcie, 24 moduły. 2 błędy znalazł. Zobaczmy. Pasywny poprzedni mamy jakiś. Pasywny poprzedni mamy jakiś. OK. Usuniemy te błędy. Kasowanie usterek tego konkretnego modułu jest możliwe tylko przez jednoczesne kasowanie wszystkich usterek. Dobra. OK. Gasimy auto. Włączymy mu zapon. Dobra, no i kontynuuj. Najprawdopodobniej te błędy wystąpiły po przekodowaniu systemu start-stop. Dobra, błędy są usunięte. Nie wykryto żadnych usterek. Wyjdziemy sobie stąd. Skanuj ponownie. Wolę to 3 razy przeskanować i sprawdzić, czy wystąpią błędy, czy nie. Nie ma żadnych błędów. Wyłączymy mu zapłon. Otworzymy sobie drzwi. Zamkniemy auto. Znowu poczekamy chwilkę, słuchajcie, zanim się uśpi. No niestety tak to czasami bywa, że teraz w tych nowych samochodach po prostu moduły muszą się uspać i tyle, nie? Dobra, otwieramy sobie auto.
wsiadamy do auta, oczywiście symulujemy, że my tu sobie wsiadamy. Zapalamy sobie zapłon. Uruchamiamy sobie silnik. Przełączymy sobie na drive. Przełączymy sobie na wsteczny. I zrobimy sobie parkowanie. Dobra, skanujemy sobie ponownie. Błędów żadnych nie ma, słuchajcie. Oczywiście kredytów pobrało mi 50, bo tam w górnym rogu widzicie jest 50. Aplikacje. No i teraz, żeby znowu na aktywny zrobić, znowu musimy 50 kredytów wrzucić, tak? No dobra, no to mamy temat ogarnięty. Pokazałem Wam, słuchajcie, jak rozłącz. OK. Dobra, kochani, słuchajcie, no to już teraz wiecie mniej więcej, jak też doładować. Ja sobie tutaj ten tablet wyłączę. Mniej więcej teraz wiecie, jak sobie kredyty doładować. Wiecie, jak tutaj sobie ten system, że tak powiem, start-stop wyłączyć. Ja teraz jeszcze, kurczę, się przejadę i zobaczę. Silnik się nagrzeje, naładuje się trochę akumulator, no bo system BMS, Battery Monitoring System, po prostu monitoruje stan akumulatora. Jeżeli będzie, powiedzmy, akumulator nie spełniał warunków, no to system nam się nie wyłączy, nie? A jeżeli, powiedzmy, się na tyle podładuje, że system da się wyłączyć i silnik się uruchomi, system będzie widział, że bateria jest w porządku, no to wtedy będzie nam wyłączał ten system, nie? No dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym materiale. Chodziło mi o to, żeby Wam właśnie pokazać jeszcze BM-kę, przekodowanie i dodanie tych kredytów, więc już macie cały obraz mniej więcej. Pojazdy też tam widzieliście, jakie OBD-11 robi. Tam macie Toyota jeszcze, Lexusa i tak dalej, nie? To co musicie już tam popatrzeć. Jaki optymalny tam sobie, kto tam chce taką aplikację, powiedzmy, czy coś sobie wybrać, to niech sobie wybierze odpowiednią dla siebie. W każdym bądź razie AutoX Scania jako firma, która mi dała na testy ten sprzęt, posiada w sprzedaży takie kredyty, gdyby coś, możemy sobie tam u nich zakupić, nie? Jaki tam jest koszt? Nie wiem mniej więcej, jak to tam wychodzi kosztowo. To musicie sobie popatrzeć na stronie. Zresztą zaraz może zobaczę jeszcze tak na szybko. Więcej. Kochani, poczekajcie. Strona główna. Garaż. Więcej. O programie, obsługiwane pojazdy i tak dalej. Kredyty. Kup kredyty. Słuchajcie, 10 kredytów, ja tu widzę tam 12, powiedzmy, złotych, 100 kredytów, to powiedzmy tam jest no 100 zł, tak? Więc generalnie taka operacja, powiedzmy, 50 zł kosztuje, tak średnio przybliżając, tak? No powiedzmy te 50 kredytów, no to mniej więcej wychodzi 50 zł, nie? No wiadomo, że im więcej tych kredytów się kupuje, no to wiadomo, że wychodzą taniej, tak? No i to by było chyba, słuchajcie, na tyle, już tu sprawdziłem to. Więc mniej więcej to gdzieś to tak wychodzi, ale to, że tak powiem, kto będzie zainteresowany bardziej tymi wszystkimi szczegółami, kochani, no to już niech, że tak powiem, sobie tam dopatrzy, dopyta, dodzwoni, domailuje i tak dalej. Pytacie mnie czasami o różne rzeczy, bo ja mówię, najlepszym źródłem informacji jest, powiedzmy, przedstawiciel, który sprzedaje konkretny produkt, bo wtedy udzieli informacji, jaka gwarancja, na ile jest ta gwarancja, powiedzmy, tak, co może, czego nie może. No, wszystko dowiecie się u źródła. Ja niestety no, wszystkiego nie ogarnę, nie dam rady wszystkiego wiedzieć po prostu. No. Już i tak mnie głowa czasami boli, puchnie od tego wszystkiego, tych wszystkich na półku informacji i tego wszystkiego, nie? No, także tak to, słuchajcie, wygląda.
Dowiadujcie się u źródła, no po prostu, najlepiej, moje zdanie takie jest. No. Pozdrawiam Was, Szumona Dawał, jak zwykle, mam nadzieję, że przydatny materiał będzie. Także trzymajcie się, hej, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Myślę, że też będą ciekawe.